Hello, witam was po raz drugi dzisiejszego dnia. Udało mi się dotrzeć. Najpierw odpowiem na kilka pytań, które zadaliście mi na moim Instagramie, przecudownym moim Instagramie. Dobra, to pytania. Jakie ciekawe wtyczki na wokal, coś nietypowego. Zdecydowanie polecam Vocal Synth. Tak, Vocal Synth to się nazywa od iZotope. Mega super wtyczka, tam są vocodery, jest jakiś prosty autotune, harmonizery. Mógłbyś zrobić kiedyś kurs Logic Pro X? Prawdopodobnie taki kurs się nie pokaże, bo z Logica korzystałem tylko kilka razy i to jeszcze ze starszych wersji. Na razie się nie zanosi, żebym z niego w ogóle korzystał, więc robienie kursu z czegoś, z czego nie korzystam, wydaje mi się bezsensowne, ponieważ nie będę mógł dobrze tego wam przekazać, tak jak być to powinno zrobione. Gdzie w Wawie można cię spotkać? Z chęcią bym z tobą porozmawiał. Gdzieś na rowerze na Śródmieściu prawdopodobnie najczęściej, ale rozumiem, że nie o to ci chodzi. Ale to jest poszukiwanie igły w stogu siana w Wawie w Śródmieściu. Przemek pyta, jak myślisz, robisz już dobrą muzykę, czy jeszcze jesteś z czegoś niezadowolony? Pytanie z serii najtrudniejszych. Jezu, jaki jestem mokry, będę wyglądał jakbym przebiegł jakiś bieg, ale niestety jest strasznie gorąco tutaj. Klima dzisiaj doszła, nie mogę jej jeszcze włączyć, bo trzeba tam niby 6 godzin odczekać. Zobaczymy, czy będzie dobrze tutaj z klimą. Jeżeli chodzi o to, czy dobrze uważam, że robię dobrze muzykę, nie, ja tak nigdy chyba nie będę uważał, jestem bardzo krytyczny, co jest z jednej strony może i dobre, a z drugiej strony jest bardzo niedobre. Aczkolwiek wiem, że jestem zdecydowanie lepszy niż byłem rok, dwa, trzy, a nie mówić tam 10-9 lat temu. I to jest dla mnie najważniejsze, że czuję, że się rozwijam, a jestem jeszcze z bardzo wielu rzeczy niezadowolony. Rzeczy w wielu chciałbym się nauczyć, chciałbym lepiej grać na klawiszach. No może nie na takich małych, tylko na większych, akurat mam je pod ręką tutaj. Lepiej grać. Potrafię, ale w dosyć prosty sposób. Z tego jestem niezadowolony. Niezadowolony jestem z tego, jak śpiewam to za duże słowo, jak korzystam ze swojego głosu, wokalu, bo chciałbym robić to lepiej. Jeżeli chodzi o samą brzmieniową sferę, czuję, że jest to na dobrej drodze, ale jednak też wiem, jestem świadom, że jeszcze bardzo wiele rzeczy chciałbym złapać i jeszcze się nauczyć. Dla mnie jest to niekończąca się droga i to jest najprzyjemniejsze w samym tworzeniu muzyki, że to się chyba, jeżeli to się skończy ta droga, że już uważam, że ja robię genialną, najlepszą muzykę, to chyba nie będę miał z tego frajdy, a to jest najważniejsze. A ten samokrytycyzm to nie wiem, czy to jest dobra rzecz, taki nadmierny samokrytycyzm, bo hamuje mnie to przed tym, żeby wypuszczać w świat swoją muzykę i mam bardzo dużo różnych niepokończonych projektów na dysku, które może ktoś by wypuszczał i może tak naprawdę dałoby się, nazwijmy to, zbudować fanbase, karierę i tak dalej na tym. Przez samokrytykę, że nie jest to wystarczająco dobre, za duże, bezsensownie za duże wymagania sobie stawiam i to chyba nie do końca jest dobre, staram się teraz ostatnio z tym zwalczyć i mam nadzieję, że niedługo coś usłyszycie więcej rzeczy ode mnie. Kiedy G-Funk na twoim kanale, nie wiem, jakoś nie jaram się taką muzą, ale nigdy jest to nie wykluczone, że coś z tym się zrobi. Czy zrezygnowałem z Abletona? To jest bardzo ważne pytanie, ale wiecie co, muszę na razie się z wami pożegnać, bo przypomniało mi się, że muszę zrobić przegląd samochodu, a już jest powoli taka godzina, zanim to wszystko ogarnę, że nie zdążę. Także ogarniam sobie furę i wracam i odpowiem na te pytania. Także trzymam w nas napięciu, cliffhanger. Witam, widzimy się w kolejnym odcinku. Tak się porobiło, że jest już prawie 23, wyszedłem chyba o 15 i obawiałem się, że nie będę mógł zrobić reszty dla was pytań. Chcę bardzo to zrobić przed tym, jak wyjadę, bo jutro wyjeżdżam na Mazury na żagle, nie będzie mnie prawie tydzień, a te Q&A się zwleka. Chyba w samochodzie na wiele z waszych pytań odpowiem, bo inaczej się po prostu nie wyrobię, także będziecie mieli pewną podróż ze mną. Co w robieniu muzyki sprawia ci najwięcej frajdy? Mi najwięcej frajdy w robieniu muzyki sprawia to, że można cały czas się rozwijać, chociaż nie wiem, czy to najwięcej frajdy. Najwięcej frajdy sprawia to, kiedy jest ten tryb, kiedy nie słyszy się, że ktoś do ciebie mówi, że dzwoni telefon, że jest się tak wkręconym w takim flow, które płynie po prostu,
I też to, że to w pewnym sensie, to tak brzmi bardzo górnolotnie, że w pewnym sensie to nadaje jakiś sens życia, się myślę cały czas o tym, co nowego stworzyć, czego się nowego nauczyć, jak może ułożyć coś muzykę. Nie wiem, czy też macie tak, że czasem wam się śni, że układacie sobie na piano roll rzeczy, czy śni się, jak ustawić kompresor. Ja czasem coś takiego mam, to już aż czasem za daleko może zachodzi, bo budzę się i w takim przerażeniu, że coś mi nie wyszło z miksem, czy coś w tym stylu, ale najwięcej frajdy sprawia mi to, że to jest jakiś taki napęd życiowy w pewnym sensie, kiedy coś wychodzi i można się tym cieszyć, że jest się w tym całym procesie twórczym, że to nadaje takiego kopa do rozwijania tego, co robię i iścia dalej, iścia jest takie słowo, podążania dalej po prostu, chociaż to wszystko tak górnolotnie brzmi, bo nie powiem, że na przykład najbardziej interesuje mnie robienie samej perkusji. Dla mnie muzyka to jakaś całość, jakaś pewna opowieść, emocje raz wychodzą, żeby je pokazać, raz nie wychodzą, tak naprawdę częściej to nie wychodzi, jakby się chciało, ale to może i w tym wszystkim jest piękne, że jest to pewnego rodzaju droga. Jakieś doniosłe dzisiaj mam takie przemyślenia, wybaczcie. Spotkałeś się kiedyś z FL Studio Mobile, może film o programach w wersjach mobilnych? Nigdy go nie pobierałem, bo w sumie on chyba jest płatny i nie byłem pewny, czy jest spoko, ale się przymierzam do tego, żeby sobie to zakupić i się pobawić. Testowałem inne programy, link wrzucę do filmu o tym, jak robię muzę na telefonie, na tym malutkim iPhone'ie, jak zrobiłem beat i nagrałem muzę i wokale, ale FL mobilny prawdopodobnie niedługo się pokaże, bo w sumie mega mnie to interesuje, jak to działa. Troszeczkę się wkręciłem ostatnio w FL-a, naprawdę. Można z pozycji syntezatora sterować pianorolem w FL Studio? Tak, jeżeli syntezator ma wyjście MIDI, a raczej każdy na pewno posiada normalny syntezator takie wyjście, to trzeba po prostu podłączyć. Pewnie starsze syntezatory będą miały po prostu wyjścia MIDI, trzeba kupić kabel MIDI i podłączyć to do interfejsu MIDI, bądź są takie przejściówki z MIDI na USB. Nowsze syntezatory pozwalają często podłączyć to od razu na USB i wtedy taki syntezator, po prostu klawisze syntezatora wysyłają informacje MIDI i można je wykorzystywać tak naprawdę w każdym komputerze, tylko domyślnie on będzie sterował tylko i wyłącznie jako kontroler. Trzeba byłoby odpowiednio ustawić wejścia i wyjścia audio, żeby te audio z syntezatora też trafiało do FL-a czy do innego DAW. Najczęściej używane przez ciebie wtyczki, zarówno syntezatory, jak i mix, mastering. Musiałbym włączyć kompa. Jeżeli chodzi o mix, to na pewno Waves Tune, czyli Autotune od Waves. Spoko bardzo. Autotune jest jeszcze Real Time, czyli w czasie rzeczywistym. Lubię też Kramer Tape'a, to jest emulacja takich taśm, nadaje saturacji przez steru. Jest to bardzo spoko rzecz, jeżeli chodzi o mix, ale przede wszystkim mastering. Narzucenie tego na master lekkim jakimś kompresją taką, tego typu miodzio. Kolejna pozycja to CLA-2A od CLA-2A, emulacja klasycznego analogowego kompresora LA-2A. To jest kompresor optyczny, który świetnie nadaje się do miksowania wokali, do kompresowania wokali, ale i nie tylko, ale przede wszystkim bardzo prosty, bo ma dwa tylko pokrętła. Doubler, też od Waves, widzę dużo rzeczy wavesowych, które są dobre i jak się w promkach ogarnie, to naprawdę za grosze je można kupić. To wokali, ale i nie tylko. To jest wtyczka, która dubluje ścieżki, lekko je rozstraja, rozsuwa w stereo, co w skrócie daje nam bardzo szeroki, rozmyty lekko obraz, przestrzenny. Wokale w sumie na wszystko, ja bardzo często i na basy, i tam gdzie chcę, żeby coś było szerokie, to doubler jest idealny. FabFilter Pro-Q, to chyba każdy zna, żadne zaskoczenie, genialny korektor. Lex Vintage Plate, to akurat randomowo, nie wiem czy to jest jeszcze do kupienia w tej formie, ale to jest bardzo dobre pogłosy od Lexicona, jedne z lepszych jeszcze, Valhalla są spoko, akurat ich nie mam. Kolejna rzecz to oczywiście Ozone 8, to tylko to wystarczy do masteringu, żeby go nieźle naprawdę zrobić. I Vocal Synth, to też jest rzecz świetna.
To nie jest rzecz do miksu. To jest taki syntezator wokalowy, ale nie do końca, bo on sam sobie nie generuje dźwięku, ale załóżmy, nagramy sobie partię wokalu, mówienie, cokolwiek, jakiś wokal, nawet nie tylko na wokal można to narzucić, to można spowodować coś takiego, że macie vocoder, talkbox, no można zmienić tak kompletnie swój głos, nie do poznania. No i ma tutaj też autotuna, pogłosy, distortion, chorus, delay. I co ciekawe, jeżeli się włączy w trybie MIDI, to można za pomocą MIDI kontrolować swój głos, czyli jak nagracie coś, musiałbym wam puścić, puszczę wam. Tylko zaraz, bo ten najpierw jeszcze powiem, syntezatorowe rzeczy. Omnisphere, Serum, no to też genialna rzecz, jeden z najlepszych syntezatorów. Analog Lab i całe V-Collection dla mnie jest super, bo to po prostu mam dostęp do różnych syntezatorów, takich klasycznych jak Minimoog, zresztą pewnie to już często o tym gadam, także nie będę powtarzał. Pokażę wam, jak ten vocal synth śmiga. Puśćcie kawałek wam tego wokalu po tunie, po takim pseudomiksie. Miasto zalane zapachem z before. Teraz z jakimś randomowym presetem z vocal synth. Miasto zalane zapachem z before. W tym wypadku akurat jest subtelny efekt, ale jeszcze jakieś kilka innych presetów. Miasto zalane zapachem z w sumie może mało to efektywnie, te szybkie przykłady. Zadziałały bardzo chaotycznie dzisiaj. Pokażę to po prostu na piano roll, o co po prostu mi chodzi. Można jakby rysować melodię tego, co już zaśpiewaliśmy, i w taki syntetyczny sposób się będzie to zmieniało, co można wykorzystać nie tylko jako po prostu wokal, ale jako taki klasyczny, słowny, rozumiany, tylko jako syntezator tak naprawdę. Ta melodia, którą tutaj teraz widzicie, ją już widzicie, ona steruje w tym momencie tym wokalem. Brzmi to może niezbyt reprezentatywnie w tym momencie, ale można też robić sobie akordy. Dobra, jest taka godzina, że muszę już się zbierać, resztę rzeczy troszeczkę w samochodzie. Czy zrezygnowałem z Abletona dla FL-a? Będzie w samochodzie, zresztą widzicie, raz pokazuję coś w FL-u, raz w Abletonie. Także do zobaczenia zaraz. Przynajmniej akustyka jest dobra w samochodzie. To byłoby wbrew pozorom niezłe studio do nagrywania wokali, bo jest to dosyć bezechowe miejsce. W sumie można byłoby spróbować. Ej, to jest dobry pomysł na odcinek, ale wracajmy. Jeżeli chodzi o to, czy zrezygnowałem z FL Studio na rzecz Abletona, nie, odwrotnie. Jeżeli chodzi o to, czy zrezygnowałem z Abletona na rzecz FL Studio, to po części tak, a po części nie. Przede wszystkim jest to podyktowane tym, że już od wielu, wielu lat siedzę na Abletonie. Od ósemki tak naprawdę cały czas jestem z Abletonem, tak bez przerwy, nie korzystałem praktycznie z innych DAW. I przyznam wam, że to już mi się troszeczkę znudziło. Brakowało mi nowych bodźców, brakowało mi jakiejś świeżości w podejściu do tworzenia. Stało się to w pewnym sensie troszeczkę monotonne przez to, że cały czas siedzę w tym samym środowisku, które tak na dobrą sprawę od wersji 8 jakoś drastycznie się nie zmieniło. Wszystko jest bardzo podobne, oczywiście się pojawiają nowe rzeczy, ale powiedziałbym, że są to często zmiany kosmetyczne, a nie jakieś strasznie rewolucyjne. To jest trochę jak zmiana fryzury, że ktoś po wielu latach decyduje się na zmianę fryzury, żeby się odświeżyć i złapać jakiś nowy bodziec, jeżeli tak można w sumie o zmianie fryzury myśleć. Albo to jest coś na zasadzie, że ktoś cały czas rapował i szuka nowej drogi i zaczyna śpiewać. Jest to jakiś nowy bodziec, jeżeli chodzi o FL Studio,
bo jednak tam tworzenie jest troszeczkę inne i to podejście do tworzenia opiera się na minimalnie innych założeniach, no bo koniec końców to jest muzyka i ją się bardzo podobnie tworzy, jakby proces, workflow się troszeczkę zmienia, bo pracuje tam z tym sekwenserem, mamy fajne piano roll, pewne rzeczy powodują i wymuszają w jakiś sposób to, że inaczej się pracuje i ta muzyka inaczej płynie, jej powstawanie, więc gdzieś to daje jakiś zupełnie inny bodziec do powstawania muzyki. Tak przypuszczam, że zupełnie inaczej tworzyłbym muzykę na przykład na telefonie, co przecież można robić, ona by w pewien sposób inaczej brzmiała, nie z racji tego, że są tam inne instrumenty i inne możliwości pod względem jakości brzmienia, ale pod tym względem, jak przepływa sam proces tworzenia. Czuję taką fajną świeżość i jakość, jeżeli chodzi o FL Studio, która jest takim napływem nowych bodźców i czegoś, że cały czas czegoś odkrywam, takiego ponownego startu w świat produkcji muzyki, czego już troszeczkę takiej stagnacji nabrałem i brak nowych bodźców, świeżości, co nie oznacza, że FL Studio uważam, że jest we wszystkim lepszy i tylko już teraz korzystam z FL-a. Zresztą widzicie, że przeplatam ostatnio trochę to, chociaż więcej było FL-a. Dlatego, że na przykład w FL-u dużo słabiej się nagrywa, przynajmniej dla mnie. Nie czuję takiej prostoty i wygody, jeżeli chodzi o nagrywanie wokali i przede wszystkim wokali, takiej sobie pracy sesyjnej, że nagrywam, kombinuję z tymi wokalami, to zdecydowanie lepiej robi mi się to w Abletonie i robię beat w FL-u, przerzucam go do Abletona i tam nagrywam wokale, jakieś takie wstępne produkcyjne, aranżacyjne rzeczy wokalne robię. Też mam wrażenie, że fajniej by mi się miksowało na Abletonie, ale sam proces produkcyjny jest bardzo fajny i świeży, jeżeli chodzi o FL-a. Jeżeli mam go porównać z Abletonem, to stał on się dla mnie troszeczkę bardziej toporny w odniesieniu do FL-a. I kolejna rzecz, która też troszeczkę o tym przesądziła, że chciałem sobie znowu wrócić do FL-a, bo tak naprawdę zacząłem od FL-a, to fakt, że Ableton przynajmniej u mnie jakoś strasznie ostatnio zamula po tych wszystkich nowych aktualizacjach. Wolno się wszystko wczytuje, potrafi w ciągu dnia 2-3 razy się zaciąć i trzeba w ogóle resetować Abletona, wyłączać, czekać, co jest dosyć uciążliwe, wytrąca gdzieś tam z procesu twórczego. Nie do końca w dobrą stronę moim zdaniem ostatnio zmierza ten Ableton. To, co już jest w niektórych DAW, to w Abletonie tego nie ma. Te piano roll jest takie toporne. Oczywiście nie każdy lubi pracować na piano roll. Że FL jednak wbrew wszystkiemu to nie jest zabawka, jak sobie ktoś tam mówi, nie? Tak naprawdę muzykę to można dzisiaj na iPhone'ie robić, czy na, nie wiem, na Huawei, pewnie na Androidzie też da się, nie wiem, da się, bo jest FL Studio Mobile. Sobie pomyślałem, że takie robienie Q&A to jest takie tak bardzo narcystyczne opowiadanie o takich, tak się czuję przez to narcystycznie, że jest to w sumie dziwne, że jeżeli chcecie wiedzieć więcej o różnych rzeczach związanych z muzyką, to zapraszam do moich kursów, to pozwala mi nagrywać częściej dla was. Jak tam wracanie do grania na gitarze? Są progresy? Średnio ostatnio gram, nie miałem naprawdę czasu, ale pierwszy początek, kwartał roku, to naprawdę dużo grałem i sporo. Też najpierw sobie odświeżyłem wiedzy i też dużo się rozgrzałem z palcami i trochę ponagrywałem tej gitary. Generalnie każdemu polecam gitarę. Jest genialny instrument. Nawet jeżeli to nie ma być granie super turbo jak Slash. Czy masz ulubiony gatunek muzyczny? Pewnie byłby to szeroko pojęty hip-hop. Ale jakby w ogóle nie jestem nigdy w stanie powiedzieć, jaki gatunek. Ja po prostu lubię muzykę i to jest najważniejsze, muzyka. Co cię najbardziej inspiruje? No kurde, tyle takich pytań, że czuję się właśnie jak taki narcyz. Co mnie najbardziej inspiruje? Otoczenie, ludzie,
to, co się dzieje na mieście, nasłuchiwanie opowieści ludzi przeróżnych, lubię na przykład posiedzieć w kawiarni i tak nieładnie robiąc gdzieś tam słyszę, kto coś mówi i to są naprawdę czasem takie rzeczy, że przez to myślę, wow, że w ogóle takie ktoś ma, takie na przykład rzeczy robi i tak dalej, i tak dalej. Obserwowanie, przede wszystkim obserwowanie, dobre filmy, dobre książki, ostatnio dużo czytam i tam jest kopalnia niesłychanych, nieprzepastnych jakichś inspiracji. Ogromna literatura, dobra literatura, cokolwiek to znaczy, dla każdego jest inna, dobra. Jedziesz w tym roku na Opka? Ej, no znowu takie pytania. Może będę. Myślę o tym. Byłem rok temu. Jakich wtyczek VST-u użyć, żeby wokal przegryzł się przez beat? Wszystko zależy od beatu i od wokalu oczywiście, ale przede wszystkim kompresja, korekcja. To są dwie kluczowe rzeczy. Prawdopodobnie będzie potrzebne coś na zasadzie... O, jeszcze limiter często przy rapowych wokalach może się dobrze sprawdzić, ale żeby jeszcze się przegryzał, to podbijanie wysokich częstotliwości, ale nie najwyższych, totalnie, ale na przykład szukanie z okresu 2-3 kHz, mocna kompresja, saturacja, nasycenie, no można gadać i gadać. Czy bez profesjonalnego masteringu można robić muzykę, która trafi do wytwórni? Bez masteringu? Tak, jak najbardziej, ale najważniejsze jest to, żeby ten utwór, który wysyłasz, brzmiał dobrze, bo ktoś, kto siedzi, nie wiem, jako A&R, czy po prostu ktoś odpowiedzialny za takiego typu rzeczy w jakimś labelu, wytwórni, jakiejkolwiek, to oni się znają na tym z reguły, jeżeli to jest dobry label i widzą, czy jest potencjał, że wystarczy zrobić tylko miksy profesjonalne czy mastering i to będzie brzmiało super, a odróżnią od razu coś, co ma tak pokopaną produkcję, że może melodię ma spoko, ale tak pokopaną jeszcze produkcję, że miks tego nie rozwiąże, bo tam jest po prostu na etapie produkcji źle dobrane brzmienia i tak dalej, no to słychać. To jeżeli się siedzi w tym z muzyką, to słychać. Tak samo słychać to, że to tylko, że brakuje właśnie dobrego szlifu, dobrego masteringu, ale już takich wisienek, nazwijmy to, takiego upiększenia i z reguły dobry label zapewni to, co najmniej mastering, mix, tak żeby to brzmiało jak najlepiej oczywiście. Najważniejsze i tak jest to, czy to fajnie brzmi, dobrze są dobrane brzmienia, fajnie zaaranżowane, chwytliwe rzeczy, coś, co wpisuje się też w charakter danej wytwórni, no bo nie oszukujmy się, każda z wytwórni, nie każda wytwórnia wydaje wszystko, one mają często swoje profile. Najważniejsze jest to, żeby to brzmiało dobrze, brzmiało z potencjałem profesjonalnym, ale to nie musi być idealne. Oczywiście im lepiej brzmi, tym lepiej się przebijamy przez ten tłum. Czy sprzedajesz swoje bity na BeatStars i albo zajmujesz się ghost producingiem? Pomidor! Tak. Współpracujesz z innymi artystami? Teraz współpracujemy nad fajną rzeczą, ale nie mogę o tym mówić, bo to będzie bardzo tajna rzecz, przynajmniej na tym etapie jest. Jak pozbyć się szumów i przesterów na wokalu nagranym na pojemnościówce? Po pierwsze, tanie pojemnościówki... O! Dobra. Po pierwsze primo, tanie pojemnościówki mogą mieć szum własny na dosyć wysokim poziomie i jakby już tego nie zniwelujesz, bądź słaby interfejs może generować szumy. Mam nadzieję, że nie chodzi ci o szumy, które wynikają z tego, że na przykład klima, czy jakieś szumy z pokoju, które są zebrane, bo to oczywiste, że trzeba wtedy wyłączyć takie rzeczy. Przestery, jak się pozbyć przesterów? Do tego najlepszym narzędziem jest coś takiego od Isotope, to się chyba RX nazywa jeszcze, jak coś, to tu dam konkretną nazwę, jeżeli się mylę, ale to też nie załatwia nigdy wszystkiego. To jest bardzo dobre narzędzie, ono niewielkie przestery pozwoli wyeliminować szumy też, ale przesadnie, nigdy się tego nie usunie, niekiedy jest tych szumów przesadnie dużo. To jest dosyć drogie narzędzie, ale bardzo, bardzo dobre, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Najlepiej jest po prostu tak nagrywać, żeby jak najmniej mieć takich rzeczy. Przestery po prostu dużo ciszej nagrywaj. Nie przejmuj się, że to, co nagrywasz, wokal, cokolwiek jest ciche,
bo to może zgłośnić, jeżeli nagrywasz na 24 bitach głębi bitowej, więc nie nagrywaj głośno, miej tam zapasu z 10-15 nawet decybeli, lepiej mieć więcej i tak potem możesz to zgłośnić w miksie i nie będziesz miał przesterów, bo przestery jak są, to tak naprawdę no... Jak są małe, to jeszcze można to przeboleć, jakoś wyeliminować, zamaskować. Dużych nigdy nie ukryjesz, zawsze będą słyszalne, gdzieś tam to psuje mimo wszystko jakość. Szumy tak samo, po prostu trzeba się starać nagrywać z jak najmniejszą ilością tych wszystkich mankamentów, bo im jest ich więcej, są bardziej słyszalne, to je potem jest ciężej usunąć. To generalnie tyle, to tylko odpowiedziałem na pytania z Instagrama i tu częściej na Insta będę robił takie rzeczy, bo to w sumie fajnie się sprawdza, szybko, fajnie, jak ktoś chce, to zapraszam na Insta, tam wcale dużo nie postuję, także tylko robię te stories, bo to jest w sumie fajne. Dobra, trzymajcie się bardzo ciepło, bo jest już mega późno, a ja jeszcze jutro jadę na Mazury na żagle. Ojejku, jejku, dobra. Koniec tego wszystkiego, bo to się robi jakaś rozwlekła gadka. Trzymajcie się bardzo ciepło. Jeszcze będzie drugie Q&A z tych pytań, bo nie przejrzałem Facebooka i na YouTubie. Także dzięki za te pytania, bo to jest spoko, że jest jakaś interakcja. Elo, siemanko.